Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpii. Witam was w drugim odcinku 10 sezonu z MTA Daisy. Przywitaj się. Witam. No i rozpoczniemy dość szczegółowo rozmowę dotyczącą... Mógłbyś już jechać? Bo tak jakoś będzie smętnie, jak będziesz tu stał w miejscu, dzięki. Jasne. Dobra. Sytuacja jest następująca. Załamała się cała grupa prawie, że zostały mnie tylko dwie osoby. Jest bieda, ale to się jeszcze naprawi. Nie będę opowiadał, bo to jest w sumie prywatna sprawa, chyba że ci, którzy będą to oglądać i potem kontrolować, będą się domyślać, o co chodzi. Ale mniejsze już z tym. Po prostu otwieram ponownie rekrutację. System podania został zlikwidowany. Po prostu niech ktoś napisze po prostu po swojemu. Nie wiem, będę próbował się z każdym porozumieć. Oczywiście te osoby, które będę kojarzył źle i będą pisać jeszcze specjalnie podanie, no to będę komentarze usuwał automatycznie. A jeśli to będą osoby, które będą, które chciały raz do mnie dołączyć, znowu jakieś lagi, kurde, co się dzieje z tym serwerem? Dzień temu jeszcze wszystko tak sprawnie działało. Pewnie coś znowu wrzucił na serwer i to jest tego wina. Modę na sukces. Tak. Nieważne, kontynuując, no to... no... Co ja, na czym ja to skończyłem? Możeś mi przerwał, no. Dzięki. No i tam kontynuuj, wymyśl sobie kwestię dalszą. Po prostu tak czy inaczej chodzi o rekrutację. Osoby, które grały ze mną kiedyś, mogą po prostu do mnie napisać albo na PW, albo w komentarzu. Bo ja po prostu sobie z nim pogadam i może przywrócę do grupy. Nie pytajcie, dlaczego ja jestem tak przyczepiony. Po prostu moje dzieło jest wyjątkowo nieodmienne. Najśmieszniej będzie, jak ktoś mnie zobaczy z daleka, renderuje się moja postać, która błyskawicznie biega. Tak to będzie wyglądało. Boso, ale... przez świat. Tak, boso pod światem. Ale poważnie, bo mi się trochę stopy wbijają w ziemię. Zatankuję. Ok, no to ja obserwuję. Znając życiem, zaraz kogoś znajdę i będę musiał ubić ponownie. Czekaj, masz kanister? Nie. Bo ogółem mówiąc sądziłem, że mam, ale chyba jednak nie mam. Patrz, tak nie wygląda. No ty... Dobra, musiałem zejść, bo by mnie zombie sprał. Jasne. Czekaj, dobra. Teraz... Jak coś to mam medika. No dobra, dobra, jeszcze żyję. Kurde, nie wierzę. Chodź, odejdźmy kawałek. Dobra. Jedź już. No to gdzie jedziemy? No, moim zdaniem gdzieś, gdzie będzie lód, może to być Los Santos, albo Las Venturas się wpieprzymy na pełnej pompie w środek albo całego arena. Albo SF też są tu jacyś. Na pewno. No to moim zdaniem jedyne normalne miejsce, w którym można coś znaleźć, to jest statek. No. No i jeszcze tutaj, u góry. No i proszę bardzo, typek. Czekaj, trzymam broń. Jeśli tu kampi ktoś, to od razu powystrzelam. Drzewo. Aha. Fajnie. Aczkolwiek dziwne jest drzewo w rogu parkingu, ale... Ale jest drzewo. A w ogóle gdzieś mi tam Teru pisał, gdzie jest to takie miejsce. Chcesz lutować? Które miejsce? Nie będę lutował. To miejsce ukryte z tym ekwipunkiem całym, z tym wszystkim. A wiesz gdzie to? To jest gdzieś w Los Santos, koło tego takiego budynku na krańcu mapy, takiego co tam nic nie ma. Tylko jak się nazywało to ta miejscowość, nie pamiętam dokładnie. Palomino Creek? Wiesz co, to jest taki środek dolny, po lewej stronie tak bardziej na... Na tej wysepce takiej pośrodku, nie wiem jak to określić, aczkolwiek. Red County? No, coś takiego. Aha. Zobaczy się. Czekaj, zmieścisz się, czekaj, czy się? No okej. Okay. No i jeszcze jest jakoś realnie. W miarę. Dobra.
żeśmy byli wczoraj, to co tam żeśmy znaleźli? Jakiś syf pewnie. No właśnie, jedyne co można znaleźć. A w ogóle był dzisiaj respawn itemów? Nie spotkałem się z respawnem. Dobra, nie pytaj. Nie spotkałem się z respawnem pomiędzy 7 a 12, więc nie wiem co było potem i wszedłem teraz. To trochę kapowa sytuacja. To jeszcze raz się powtórzę. Rekrutacja jest wznowiona. I jeśli ktoś będzie chętny, to zapraszam. Po prostu porozmawiam z tą osobą. Omówię pewne sprawy i po prostu tak będzie wyglądała u mnie już rekrutacja zamiast pisania podań, które no jak po jakimś czasie wyszły bez sensu, bo tak naprawdę to każdy sobie może napisać, że ma powyżej 14 lat i kurde, może mnie oszukać. No tak, ale jednak po głosie nie może cię oszukać zbytnio. Kurde, może mieć 20 lat, ale będzie piszczał. No, na przykład ja jestem i przypadkiem, którego ciężko by było oszukać. No, w tym wypadku tak. To mniej więcej za ile tam będziemy? Jeśli pamiętasz to tam... miejsce. No, nie wiem, z 2-3 minuty moim zdaniem spokojnie zajdzie, jeżeli jeszcze chciałbym zakaszyć. O, pięknie, bugi. No i po bugi. Jak to? Aha. Bandito dokładnie, ale ja to se... Tak. Zniszczone? Wyknięte. Szkoda. Lotnisko jeszcze może ktoś być? No to sprawdzimy też. Są różne kampery. Potem pojedziemy do LS. No tak, ale z tego co wiem, na lotnisku chyba nic nie ma zbytnio konkretnego oprócz modeli samolotów, których nie da się. A jest jeszcze Lewiatan albo Beagle. Tak, jak Lewiatan w LS, którego nie da się uruchomić. I kurde, lagi mnie niepokoją. Wiesz co, u mnie jest płynnie, może to jest kwestia tego, że... No nie, lagi jak... serwerowe. No tak, no u mnie na przykład nie ma teraz lagów, jedę sobie płynnie, widzę ciebie płynnie i mi znikasz od czasu do czasu. Zaraz, co to ma być? Dobra. Wjechał, dlaczego? Nie da się wjechać, musiałeś chyba złą drogą. Dobrą, to jest wjazd taki. Aha. Pod spodu. No suń się. Nie, wiesz, zablokowany. Aha. Na drugą stronę, jak nie, to się wskoczy z takiej krawędzi. No. A to ona tam jest. Nie, no dobrze pojechałem. Tak, bardzo dziwnie. A nie, No z tej strony widzę wjazd, no, tutaj, ale... tutaj da się, no. Dobra, czekaj, jeszcze sprawdzę potel. No, sprawdzę. Tere paliwa! Hurra! Objedziemy lotnisko i polecimy z buta. Na pewno przeżyjemy. No przeżyć na pewno, no ale chcesz biegać? Nie. No właśnie. No a nie wiem czy działa bug z klikaniem K i jeżdżeniem na minus 1 paliwa. Nie działa. Ooo! Dobra. Ale nie mam paliwa, jak będzie bez paliwa to nie pojeździmy. Ma paliwo, silnik, dwa koła. No to masz! Dobra, przekładam, czekaj, daj mi toolboxa poproszę. Nie mam toolboxa. Nie mam! No, poważnie. Ja też nie mam. Ej, nie. Czekaj, mam toolboxa w plecaku chyba. Zaraz, spokojnie. Ej, nie mam toolboxa, mam toolboxa w... w zwykłym ekwipunku. I klucz francuski też. No to co straszysz? Ale... klikam sobie kulturalnie L. Wsadź koło. Nie masz zbiornika z paliwem lub toolboxa.
napisać? Czekaj. No nie wierzę w to. Zaraz, ja sobie otworzę plecak. Otwórz. Już 10 minut nagrywam. Dobra. Tu zajętych. Czekaj, bo widzę, że jak tej uważaj, Ziruś... bo się sam jak odezwał. Już. Serio, ile trzeba w niego strzelić, żeby takie ścierwo? Nie wiem, ale dwa razy już dostał. Takie to gówno nieśmiertelne. Nie. Dobra, zarejbę mu z klucza. Nie wierzę, nie! Lel. Dobra, wyczuwam pomoc potrzebną z Combat Knife'a. Jakbym miał tego noża. Dobra, to przejmij to czekaj, na siebie, a ja to włożę. Uważaj tutaj. Pierdolnie. Lecę na ciebie. O, to lepiej nie. Czekaj, musimy go... Ja myślałem, że już się pojazd pali, to kolejny zamiak. Czekaj, odepnę go stąd. Dobra. Co? Ja widzę, że... Co? Dobra, czekaj, nie, ja sobie odbiegnę, bo u mnie pokazuje się, że już się zaraz pojazd zacznie palić wręcz. Ja sobie pobiegnę, ja sobie kucnę i spokojnie to włożę. Kto jest na lotnisku? Ej! Co? Ktoś nawala, ktoś... To ja! Ktoś nawala, ktoś napisał... Ale ktoś napisał, kto jest na lotnisku w SS. Oż, kurde. Dobra, ja to szybko składam, ściągnij tego, tą mędę do środka. Co mam ściągnąć? Tego freewaya. To daj mi toolboxa. Nie, odejdź ode mnie, proszę cię, odejdź ode mnie. Boże, te zombie. Zaraz jakiś koleś tu przyjedzie, ja mam kałasza, coś i granata. Dobra, zabiłem. Zabiłem zombiaka. Dobra, szybko. Słyszę. Ogarnij to i spieprzamy. Ty bierzesz freewaya, no a już. Ja z deboja. Nie obrażaj go. Nie obrażam. On też ma uczucia, on też czuje, on też to tak, słyszy. Tak, on też jeździ... Tutaj jesteśmy. On też jeździ 300 na godzinę, tak. A freeway to niby co? Już? Odpalasz? Jeszcze czekaj dwa koła po plecaku. Aha, nagle mi się maska zrobiła czerwona. Że tak powiem, spierdzielamy. Co? A, już. Dobra. Dobra. Śmigaj za mną. Za mną! A wiem, te skróty, dobra. Zapomniałem. Tylko, żeby mi się nie wyrąbał. A po drugie masz 4 paliwa, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać sytuacja z dojechaniem. Ty nie musisz sobie spamić na górnej strzałce, a ja muszę. Bo to takie... Też mogę. No ale będziesz szybszy. Ej, no co to? Nie ze mną te numerki. Tylko żebyśmy zaraz heada nie dostali. Nie, no sądzę, że już nie, ale ten troszkę się usrałem, jak tak spojrzałem na czat i... Patrzę, kto jest na lotnisku San Fierro, nie? Tak to puste, ja tu proszę bardzo. No gdzieś tam, a wiem, pod chyba Gutek mógłbyś wyjechać, nie? Co nie? No tak, ale chyba raczej nie będziemy śmigać z dwoma pojazdami, kiedy taka bida... A w sumie tak, no, pizdę możemy zostawić. Nie zostawiaj go. Tak, zostawię. Nie mam do niego sentyment. Ja mam do niego sentyment, jak go zostawisz, to ja zostawię ciebie. No dobrze, to freewaya zostawimy, a pistką pojedziemy. W sumie i tak go nie będziemy żałować, nie. Jak go stracimy. Wiesz co, no człowieku, kilka razy mapę żeśmy nim objechali i... No, dzięki! Co ja? To, że nie umiesz zakręcać, to nie mój problem. No, nie umiesz za... Wiesz co? Jak śmiesz. Nie, po prostu idę ci zrobić plecy. Backdoor X-Packer.
Nie uciekniesz przede mną, no po prostu nie uciekniesz względem tego, jaką ja mam prędkość. Ty, żebym się... O, na skróty! No, na skróty! Dostałeś u mnie, ale nie wiem, jak to u ciebie było. Dobra, to spotkamy się w bazie. Spokojnie. Żebyś ty się zaraz ze mną nie spotkał. Słyszę jak... Kurde! Coś bziuczy za uszy. Coś mi bziuczy za uszami i tyle. Pewnie jakaś buszka. No, pewnie tak. Jak ten czas leci 15 minut, to nie wiesz, a myśmy dopiero chyba zaczęli... gdzie? Przy tych tunelach w Angel Pine. No tak. Na razie nie odczuwam żadnych oznak walk i wojen. Na razie jest zbyt cicho. No rzeczywiście. Jedyna osoba, zanim dojechaliśmy w tamto miejsce, która była na moście, jak nas tylko zobaczyła, nie mając EQ i martwiąc się o życie, wyskoczyła do wody. Aczkolwiek nie miałem niegodziwych myśli na jego temat. Nie! Dlaczego u mnie? Co u mnie? Dlaczego u mnie przyrypałeś w ten nazwę to krawężnik na środku drogi i leżałeś na ziemi, a pobiegłeś znowu? Ty u mnie się tepnąłeś! Kurde, co się dzieje? Jakaś wiksa i to ostra. O kurde. Teraz niech ogarnie ten serwer. Bo on go już chyba ogarnia prawie tydzień. Coś mu nie wychodzi. No, dawaj. Czekaj. Oj, nie dojadę. Kapowo. Chociaż nie. Idzie. Możesz pokazać, jaka bieda u nas piszczy. Aka bieda u nas piszczy i kwiszczy! Ty! Nie wiem, czy ty chciałeś we mnie... Myślałem, że pistka będzie breakdance'owała. Aczkolwiek powiem ci, że najlepiej jest ją wyłączyć, jako iż nie ma w niej paliwa. To dobrze. To idziemy freewayem tak naprawdę. Jedź pan już. Co ty zrobiłeś? O, tylko wróciło. Nie, bo mnie przez chwilę tak lagowało, tak jak wtedy to nas wyrzuciło. Otwieraj to. A to ty nie umiesz? Otwórz te wrota do tej jaskini. Dobra, ale ja mam w soli sobie z szałkami to robię, bo nie chciało mi się windować. Spokojnie. Sobie potem zwindujesz. Doskoczę! Nie doskoczę. Aha, bo ty chciałeś na dach? Nie, cheatachem zawsze prawie mi się udaje wskoczyć w samą lukę, tak idealnie pod daszkiem, nie? O kurde. Powinni usunąć te słupki. To co, po cheatacha i do LS, bo jak już jesteśmy w LV, no to już tak trochę średnio. Ale zaraz pojedziemy. Na największym parkingu w Las Venturas, na 8 piętrze bodajże. A to nie to jest Kadrona? Cheatach też tam jest, na tym samym piętrze. Jak spotkamy jakiegoś DNS-a, to od razu szczegamy. DNS-a? Jakiego członka. A nie DNP? No DNB, kurde, mi się podupiło. Mam problem z zapamiętaniem. A widzisz. To jest wrogi gang, którego trzeba tępić. Bo to nie są człowieki, to są oszukisty. Takie kurde brudne i straszne oszukisty. Dobra. Zatrąb jeszcze specjalnie. Boże, kurde, jak zawał serca. Dobra, sam chciałeś, nie narzekaj. Wiem, teraz. Wiesz. Mam takie zasadnicze pytanie, czy w którym namiotu znajdował się kanister? Chyba nie. Nie pytaj. To nie ja byłem kradziejem i oszukistą. Wszystko było fajnie w bazie. 20 minut, super.
Może jeszcze tak z 10 minut. No chyba, że cięcie. Nie, gówno, nie cięcie. Ja nie robię takich rzeczy. To cały materiał. Ty tak. Nagrywam. Materiał, jak pięknie sprowadziliśmy Freeway'a i ktoś nas wystraszył, pisząc tylko czy my jesteśmy na lotnisku? Tak, i lagi. Dobra, no to tak, cheetah powinien stać tam, gdzie jest level 8, ale go nie ma. Już ukradli, pewnie DND. No tak, no bo się dowiedziałem, gdzie to się znajduje, więc pewnie tak. Ale jest zombie, co może oznaczać pozytywne zakończenie naszą śmiercią. Bardzo albo nie. Pozytywnie. A tu byliśmy. Na pewno byłby cię... Co? Uuu. Ale miękko. I teraz, pamiętasz, jak powiedziałeś, że tego nie można zniszczyć? Yeah, kurde, no normalnie achievement got. Tak, tylko że ktoś śmiale twierdził, że tego się nie da zniszczyć, tylko dlatego zajechaliśmy naszym pizzusiem. Pizzusiem. Tak jest. Dobra, no to na szybkiego do Las Los Santos. Aha. I tego. I zobaczę to miejsce jeszcze. Może ktoś z tego skorzysta. Nie. Osób na serwerze jest z 50. Dobra, mniej. Odjąć jakieś 20, to może będzie. Nie, no nawet 30, nawet 30 osób nie ma. Tak no, jest. No bo to taka kwestia, no jak my startujemy pojazdem, to wszyscy się boją i tak tyle. Tak, około 20 osób jest. No to z 20. No ale to ja ci mówię, no to jest wina tego, że ja wchodzę na serwer, ty wchodzisz na serwer, no i ludzi nagle nie ma. Tak, pewnie. Każdy się boi, że wybuchnie coś koło niego przypadkiem. Tak, że mu tam... Chowam bardzo fajny prezent w bieliźnie, czyli granata. Nie wiem, od kiedy można korzystać z bielizny w GTA, ale z chęcią to przetestuję. Tak. Pod nogami najlepiej. A jak to? Dobra, czemu ty nie jedziesz? Bo naprawiam. A co ty możesz naprawić? Aha, rozumiem. No. Ta skrzyneczka ci się zbugowała? Jaka skrzyneczka? No chodzi o silnik. Nie, po prostu miał trochę się dymiło. Aha. Bieda z nędzą na tej mapie. No na razie. Czekamy cały czas, że tam nie przejedziesz. Ja nie przejadę. Aha. Ja nie przejadę. Nie przejedziesz. Załatwo ci poszło. Kto mnie tutaj oskarża na każdym punkcie, że nie przejadę? Już dzisiaj ktoś tak mi mówił, Varela w środku, pizzusie. Ojej, dojedziemy tam, zobaczymy, skadamy teren. Nie wiem. Piniemy przy szklance. Nie, ja mam kałasz, człowiek. Przeżyjemy wszystko. Tak, mam kałasza. Mam kałasza, z którego nie mogę korzystać podczas jazdy motorem. Tak. Świetny kałasz. Ja nie mogę wykonywać przyspieszenia, gdyż siedzi za mną to coś. Mhm. Które dotyka mojego plecaka. Tak. O, nie. Nie! Straciłeś przytomność. Umarłem. Jo, pierdo. Epic. Jezu. Ale twój plecak też widziałem przed śmiercią całkowitą. Kurde, to był dopiero małysz. No to co powiesz na wrócenie w tamto miejsce? Tak, tylko dowiem się, gdzie jestem. W Las Venturas, no to super. Ja tak samo. No gej, ja po prostu nie. Nie, żartuję. Było fajnie. Aj. I chyba straciłem z 3-4 godziny gry. Oj tam. W rankingu nie spadnie, że Fipunek, mam nadzieję, że nie mi uwierzę. Czekaj, ja tam pojadę tą pizda boją. Aha, dobra, to wiesz, ja się postaram tam zrespić i polecę z buta. No co się będziesz zrespił? Raz zginąłeś, a to teraz biegnij.
No jak nie, jestem w Bone Counter, więc nie wiem jak ty, ale ja z buta mam szybciej i najwyżej pode mnie podjedziesz. Gdzie ty masz szybciej z buta, ty człowieku? To ja będę miał szybciej, bo ja mam niedaleko. Ha, ale... Co? Zgarniesz mnie po drodze. Wolałbym, no dobra, to się zgarnę. No ja tam biegnę pod tą autostradę, którą twierdziłeś, że nie przejadę. No to dobra, ale kurde, nie, musiał wjechać gdzieś, zrobić 360. 180 niepełne. Dobra, bo w GTA nie da się pojazdem zrobić 360. Jest... Jak nie? No nie da się, to jest niemożliwe fizycznie. Podczas lotu w powietrzu... Ale to latanie. Się... Znaczy w sensie, że mam na myśli to, że wyskoczysz autem. No dobra. I klikasz dwa przyciski, na przykład WA i przykładowo spację i robisz 360 na poziomie. Da się tak robić, nie wiem, różne fikoły, przecież wszystko autami, czy nawet motorem, tylko motorem troszkę inaczej wychodzi, a freewayem zwłaszcza, bo się powoli obraca. To co, teraz z naszym pitstusiem skaczemy w to samo miejsce? Nie, tylko spójrz... Teraz ja prowadzę, kurde. Dobra, ty prowadzisz, ale wiesz, że i tak będziesz musiał zeskoczyć albo jechać naokoło. Dobra, ale gdzie jesteś? Koło tego muru, koło Las Venturas przy Fort Carson. Fort Carson, dobra. Ten taki duży mur, gdzie jest pomarańczowy most do LS. A teraz dokładniej przy czerwono obramowanym kanionie. Zaraz tam podjadę. Mhm. Kurde, musiałem się wydupić. Moment. Ale to dziwne było, bo tyle razy żeśmy upadli. I zawsze gdzieś tam wiesz. Ja byłem przecież pewny, że przeżyjemy to. Ej, bo ja mam typa. Ja mam typa, tylko że... zaraz wybadam sytuację, czy... Skoczył znowu. Już kolejny typek, co przejdzie koło kogoś, to chlas do wody. Nie rozumiem gościa, koleś leci w dealer switchie w plecaku z jakimś tam piłą motorową, no i co? No i ucieka. Dobra, wróciliśmy już. Wypadek był naprawdę bardzo przyjemny. Tak nas połaskotało, że po prostu z tego nie wyszliśmy samo. Naprawdę. I teraz trzeba zbierać wszystko. Tak, kurde, geniuszu. Przepraszam bardzo, to nie moja wina, że ta maszyna tak powoli się zakręca. Tak. Dobra, ja mam zlutowane, więc kwestia twoja. Tak, moja. Zbieraj. Tak, zbieram. Dobra. Dobra, Mosin jest, klucz jest. Ciekawy jestem, jak ja teraz wezmę na przykład i tego. Czemu nie mogę radia wziąć? Nie mam pojęcia. Co? Czekaj. Nie jeździ mi wokół. Dobra. Kurde, ja nie mam skina. To jest najlepsze jeszcze. Nie mogę wziąć na przykład tego GPS-a. U mnie w tym jest. GPS drugi jest u mnie w ekwipunku, nie, dobra, więc sobie zbierz. Już wziąłem GPS, ale radia nie mogę wziąć. No ale na kij ci radio, to jest niepotrzebne, nieprzydatne i nieużyteczne. Dobra. Nie. Zombie odejdź. Dobra. Siadaj na G. Czekaj. Szofer gotowy. Tak już. Słuchaj, już lepiej, żebym ja prowadził, bo przynajmniej po mnie odzyskujemy pojazdy. Tak jest. Pizdę, bo ja mam w dupie. No, ale straciłeś, a ja miałem do niego bardzo duży sentyment, gdyż wielce mi się wysłużył. To by drugiego znajdziemy. Ale on już nie będzie taki sam. Oj tam, proszę, czekać. Stratę jednego pojazdu. Teraz mamy jeden, więc pamiętaj, trzeba się o niego troszczyć. Tam dojedziemy jeszcze i skończymy odcinek. No. Co to za... Zaraz, gdzie tu był ten? Tutaj jest. To jest wraga.
nieważne. No czekaj, lagujecie dalej czy nie? To są lagi jakieś, to w cholerę. Przy okazji pytanie, bo mógłbym, no chyba nie mógłbym, bo nie mam na tyle rzeczy. Wolałbyś Freeway'a czy Lewiatana, którym jest ciężko się poruszać, bo jest powolny? Freeway. Bo Lewiatany tutaj są, tylko nigdy nie wiadomo, który z nich jest sprawny. Bo jeden jest zbugowany. Tutaj raczej nic nie znajdziesz. Jest! Znalazłem auto. O kurde, nie wierzę. Nie wierzę, bo po prostu ono tutaj zawsze stało. Kurde, nie mamy czwartego kółka, ja mam trzy. Dobra, nieważne. Nas tu nie było. Tak. Albo mam jeszcze lepsze co po chamsku. Co ty kombinujesz? Jak my nie mamy, to inni też nie mogą. To i inni na biedzie przeżyją. I dobrze. I w sumie myślę, że możemy zakończyć odcinek. Nie wiem. Chyba ten jak i poprzedni był nieco... Znaczy nie, niektórzy mówili, że przynudzający, ale to wcale nieprawda. Trochę było ulotnie. Z opadami deszczu, krwi, rzecz jasna. Ale jakoś ujdzie. Czekaj, ja mam pytanie sprawdzić, bo tego nie, na... Jakbyś zagrał na single playerze, tego czegoś nie ma, ja z chęcią bym to sprawdził. No to sprawdzaj. Póki jeszcze możesz. Tylko czekaj. Bo ja sobie... To ja. Dobra, jednak zmieniłem zdanie, bo się nie da. Dobra. Jedź już, a my się już pożegnamy. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Rekrutacja jest otwarta. Przyjmę osoby, z którymi będę rozmawiał. Oczywiście, które też będą chciały ze mną rozmawiać, ale to zależy jeszcze, jakie osoby wybiorę do tego. Jeśli chcecie więcej wiedzieć o tej sprawie z rozpadem grupy, to po prostu napiszcie mi na PW, to mogę wam powiedzieć, ale po prostu nie będę tego afiszował tematu, bo to nawet nie warto. To jest szkoda zachodu. Z tego nic nie ma, tak naprawdę. Dobra, dzięki wielkie. Trzymajcie się, na razie. Zobaczenia. No, na razie, yo.